Siemaneczko widzowie, ja jestem Sedok i dzisiaj wieczorkiem witam was w odcinku Jak montować jak freeze. Dzisiaj ten odcinek będzie wraz z Kawsonem, będziecie widzieć jego przebitkę gdzieś w środku. Jeśli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Napiszcie komentarz, czy wam się spodobało. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i miłego oglądania. Teraz zobaczycie, jak zrobić efekt, który teraz właśnie widzicie. Chodź, chodź młody. Gdy mamy przygotowany nasz plik, klikamy na niego Replay with After Effects Composition i teraz przynosi nas do After Effectsa. Zapisujemy plik w wybranym folderze i gdy mamy to zrobione, musimy kliknąć Ctrl T i napisać na przykład sobie 0. Kropka. To 0 musimy powiedzieć Ctrl D. Klikamy na klawiaturze P, przesuwamy pozycję i tutaj dajemy sobie na przykład 20. Kropka. I to też powielamy, Ctrl D, klikamy P i przesuwamy tutaj i piszemy na przykład 2021. Ok, mamy taką datę. Teraz te wszystkie trzy warstwy scalamy ze sobą klikając Ctrl Shift C, nazwijmy to czas. Klikamy na klawiaturze S, zmniejszamy do 60 i dajemy gdzieś tutaj w prawy górny róg. Teraz otwieramy dwukrotnie klikając i w Effects i Presets wpisujemy slider. Przeciągamy ten slider tutaj na to 0 nasze. Rozwijamy tekst i Effects, slider control i teraz to source text. Klikamy na ten timer z altem i przeciągamy to tutaj na nasz slider. Ok, tutaj mamy to zrobione. Następnie w tym otóż tutaj wierszu, jakby w tej linii wpisujemy kropka, w value, będziecie mieli podane w opisie. I tutaj musimy wpisać najlepiej 0. Przypuśćmy, że chcemy, żeby tu było 5, a później na przykład 12. Klikamy na nasz slider i w momencie 30 sekund niech będzie nadal 0, a od 30 sekund do minuty niech rośnie nam do 5. I teraz będzie to tak wyglądało. Możemy zaznaczyć to i F9 kliknąć. Mamy 0, mamy 5. Tutaj niech będzie 5 przez kolejne 30 sekund i od minuty 30 do 2 minut dajmy na przykład sobie 12. Gdy mamy właśnie tutaj tak to zrobione, klikamy P i musimy sobie bardziej to przesunąć. No i tak to mniej więcej wygląda, tak nam to rośnie, tylko u Freeza było to na całym filmie tak jakby i po prostu tak się używa tego efektu. W filmie to wygląda tak. Freeze miał tam inną czcionkę i tam były po prostu daty z dwoma cyferkami, czyli nie było 3, tylko było 0,3, żeby to lepiej wyglądało. Widzicie, jak to tutaj idzie? Jest mega podobne. No i witam was w drugim efekcie, moi drodzy. I jest to efekt, który u Freeza można zauważyć bardzo często w sumie. Dopasowywanie muzyki do danego momentu filmu. Czyli jeżeli jest na przykład coś smutnego, czyli bardzo smutny w ogóle, to jest smutna muzyka. Jeżeli jesteście radości, to jest super w ogóle fajnie i no. Wpadłem ostatnio na pomysł, żeby zagrać z Matim w Szubienicę. No i jesteśmy. Tatuatora. Ja wymyśliłem hasło na 6 liter, Mati ma 6 pól u siebie na nodze. On wymyślił hasło na 7 liter. Mamy podstawki wytytułowane, czyli to co na pewno będziemy mieli. Generalnie, moi drodzy, jak coś takiego zrobić? W sensie, to jest tu łatwe, czyli po prostu po pierwsze musicie mieć muzyki do filmów. Można je pobrać z YouTube'a, biblioteka YouTube'a, albo jakieś YouTuberów są różne składanki, jakieś, nie wiem, fan background music, najróżniej się takie pobieracie i macie muzyki. Nie ma, najczęściej nie mają praw autorskich, ale mniejsza z tym. I moi drodzy, jak coś takiego zrobić, w sensie jak to dopasowywać? Na przykład, pokażę wam tutaj na przykładzie mojego filmu. Ja sobie tutaj gadam coś takiego. Dobra, tu kolega jest, on się do mnie buduje. Dobra, i trzeba go pokonać, to będzie trudna walka. Dobra, skaczę do niego. Dobra, czyli tutaj gadam, że to będzie trudna walka, bla bla bla. I tutaj dajemy na przykład, to jest takie luźne, czyli dajemy sobie muzykę taką luźną, fajną, spoko. Taka luźna i dajemy G na klawiaturze i dajemy minus 21 decybeli. No i tutaj nam muzyka po prostu leci, jest taka. Dobra, tu kolega jest, on się do mnie buduje. Dobra, i trzeba go pokonać, to będzie trudna walka. Dobra, skaczę do niego. Hop mnie nie widzi. I tutaj na przykład jest PvP. Czyli zaznaczamy, że tutaj gościu nam zlatuje i bierzemy sobie teraz inną muzykę, taka bardziej dynamiczna, takie, że coś się dzieje. Mamy jakby drop muzyki, dajemy też minus 20, coś takiego i przeciągamy to tutaj. Przeciągam, bierzemy sobie efekt, moi drodzy, audio transition i dajemy power, tutaj zamieniamy. I moi drodzy, jak to wygląda finalnie, w sensie, no plus minus jak to wygląda. Dobra, tu kolega jest, on się do mnie buduje. Dobra, i trzeba go pokonać, to będzie trudna walka. Dobra, skaczę do niego. Hop mnie nie widzi i hop leci, dobra, PvP.
No, czyli jakby gadam sobie, gadam, to jest do niego. Spoko, spoko. I nagle, bum, muzyka, coś się dzieje, jest dynamika. Tutaj jeszcze możemy na przykład dodać jakiś, nie wiem, szybki efekt, na przykład shake, ale to jest tak poza poradnikiem, po prostu dajemy shake'a szybciutko, tyk, mamy shake. No i jeszcze się ekran tak rusza. No i to tyle w sumie. To jest tak jakby, muzyka odgrywa w filmie bardzo, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważną rolę, czyli nadaje mu też dynamiki. Jakby pierwsza rzecz to jest, żeby mieć dobrą jakość audio. Kamerka, twarz to nie jest takie ważne, ale żeby mieć dobrą jakość audio i dobrze nagrywać, żeby była dobra jakość wideo, ale żeby się w to wczuć, żeby się najlepiej wczuć w film, na przykład o tematce właśnie Minecraftowej takiej, muzyka. Muzyka i efekty dźwiękowe grają taką największą rolę, bo jakby oglądacie coś, jest smutna muzyka, wiecie, że jest smutna, jest coś fajnego, wiecie, że jest coś fajnego, jest coś epickiego i wiecie, że jest coś epickie. I wiecie, że jest coś po prostu epickiego. Więc tak naprawdę muzyka odgrywa ważną rolę. Mam nadzieję, że się wam to przyda i widzimy się w ostatnim efekcie. Ostatni efekt, który wam pokażę, jest też robiony w After Effectsie. Widzicie go teraz. Chłopie, chłopie, jedź, jedź, no jedź! Ja. Klikamy na nasze nagranie Replace with After Effects Composition. Tak samo jak wcześniej, tworzymy plik z zapisem. I teraz, gdy Fritz coś mówił, były takie napisy fajne. Na przykład dotąd klikamy Ctrl-Shift-D, usuwamy warstwę wyżej i klikamy Ctrl-T. I tutaj mówię, ogólnie powiem wam, teraz zmieniłem sobie kolor tego i musimy to pozycją zmniejszyć na sam dół, gdzieś do takich rozmiarów, kliknąć S, wpisać tutaj 0 i gdzieś około tutaj wpisać 100. Mamy te dwa punkciki, klikamy F9 oraz zaznaczamy tego blura. Możemy nawet trochę dalej to zrobić, gdzieś mniej więcej tak. No i następnie tworzymy Ctrl D, tworzymy jakby drugą warstwę, zasłaniamy tej widoczność. Tutaj, że system mi się wysypał, no już bez tego niech będzie. I tutaj również zmieniamy kolor tego na biały. Mamy podgląd tej starej warstwy. Teraz również tu klikamy S, klikamy. W tym samym momencie to wychodzi, więc to musimy te dwa znaczniki przesunąć trochę dalej. Tutaj, gdy mamy ogólnie powiem wam, klikamy na ten punkcik, klikamy tutaj około 80. Klikamy Shift-P, tworzy nam się pozycja, klikamy na klawiaturze P i możemy zrobić po prostu to do dołu. I również zaznaczyć, kliknąć F9. I tak to wygląda. Co prawda Fritz ma to bardziej płynniej zrobione, no ale tu właśnie możecie pokombinować z tym. Dodajmy do tego drop shadowa w kolorze podobnym co tutaj. No i skopiujmy po prostu i dajmy Ctrl-V. I tutaj dajmy kolor biały. Możecie to bardziej dać do tyłu, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Nie powiem wam, że system się wysypał. No jest to takie szybkie, ale jest to podobne. Więc tak wyglądają te napisy. Aby zrobić jeszcze bardziej, musicie przy tym dłużej posiedzieć i pobawić się tutaj pozycją i skalą. I tak naprawdę to wszystko, a my widzimy się już na zakończeniu. Więc ja wam dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod odcinkiem, jeśli wam się spodobał. Skomentowaniu oraz wstawieniu subskrypcji na tym kanale. Wpadajcie na mój drugi kanał, tam jeszcze są streamy. A tutaj wracamy 21 lutego. Będzie opijane. Ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia. Cześć.